Witam serdecznie w kolejnym odcinku drewnianych poniedziałków. Dzisiaj głównym bohaterem jest miejscowość Równia, która znajduje się 4 km na południe od ustrzyk Dolnych w województwie podkarpackim, w Bieszczadach, w pięknych okolicznościach przyrody zdjęcie po lewej stronie wykonałem 26 czerwca 2011 roku. Był piękny dzień już wtedy wakacyjny. Jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy zabytek, sama wieś Równia została lokowana w 1541, czyli w XVI wieku przez starostę przemyskiego Piotra Kmitę. W roku 1921 znajdowało się w wiosce 132 domy i około 853 mieszkańców, w tym 752 osoby Grekokatolików. Dzisiaj miejscowość ma około 500 mieszkańców. Wioskę zamieszkiwała ludność zwana bojkami. Po prawej stronie pod mapą mamy zdjęcie takich typowych mieszkańców tych, tych miejscowości w Bieszczadach. Bojkowie. Była to ludność ruska, która pojawiła się tutaj prawdopodobnie w XV-XVI wieku, mówiąca językiem starocerpiewno-słowiańskim. Nazywano Rusinami, ale również ta nazwa Bojkowie również się przyjęła. Pod 1945 większa część tej ludności została przesiedlona na wschód, część w ramach akcji Wisła na zachód. Zaraz jeszcze powiem o historii tego miejsca, która jest też bardzo ciekawa. Nasza dzisiejsza cerkiew drewniana, trójdzielna w typie właśnie bojkowskim, czyli takie okrągłe, kopulaste dachy, ma kryta gątem, Znajduje się w pobliżu starych drzew, tu, tutaj sadzonych. Pochodzi jest imienia pod wyzwaniem Opieki Matki Bożej. Pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku. Była restaurowana w 1792 i w 1890, natomiast ostatnio w latach 60. XX wieku i w roku 75 natomiast ostatnio całkiem niedawno, w roku 2008, gruntowny remont przeszła. Obecnie znajduje się w tym miejscu kościół rzymskokatolicki dawniej była to cerkiew grekokatolicka dzisiaj już kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem narodzenia Matki Bożej sam zabytek należy do zabytków klasy pierwszej czyli jeden z bardzo ważnych zabytków tego, tego rejonu jest ona konstrukcji zrębowej jest orientowana, czyli znowu prezbiterium skierowane na wschód ma również babiniec, czyli miejsce przeznaczone w cerkwi dla kobiet i prostokątne prezbiterium. Wokół otoczona jest sobotami, które ładnie tutaj na zdjęciu zostały zaznaczone. Również kopuły są kryte gontem, zwieńczone są krzyżami. Budowla posiada również portale, również chór muzyczny, oryginalne okucia na drzwiach. W, tutaj, jeżeli chodzi o wnętrze, tutaj z wnętrza się nie zachowało. Większość wyposażenia zostało w latach 60. XX wieku przeniesione do muzeum w Łańcucie. Tam był ikonostas bardzo cenny z XVII wieku, ikony z XVIII, chorągwie procesyjne. To wszystko, w związku z tym, że Obawiano się kradzieży umieszczoną właśnie w bezpiecznym muzeum w Łańcucie. Cerkiew jest, jak już mówiłem, otoczona starymi lipami, które bardzo ładnie wyglądają. Obok jest również cmentarz budowany również umieszczony przy cerkwi. W całym w, w cerkwi również znajdowała się Prawdopodobnie bardzo cenna ikona rodzicy z Dzieciątkiem, która ocalała z pobliskiej cerkwi w Smolniku z pożaru, który miał miejsce w XVII wieku. Ta ikona również się znajduje właśnie w tym muzeum w Łańcucie. I tutaj ciekawostką będzie też, że nad babincem jest umieszczone dodatkowe pomieszczenie które prawdopodobnie było kaplicą bądź też dodatkową salą dla kobiet, być może miało też charakter obronny, właśnie, bo te budowle bojkowskie miały często charakter obronny one były umieszczone, na, budowane na wzniesieniach. Jeżeli chodzi o okres międzywojenny, o którym tu mówiłem na początku, na 190 miejscowości w teren, na terenie Bieszczat 155 posiadało cerkwie. Najczęściej były to cerkwie, cerkwie drewniane. Dzisiaj z tych cerkwi, które zostały zachowane, istnieje na terenie Bieszczat, już tych cerkwi tylko 49 jest to związane z II wojną światową, z zniszczeniami, także z wysiedleniami ludności ukraińskiej, bojkowskiej. No i też taka ciekawostka, że po II wojnie światowej w latach 1945-51. Również należała do Związku Radzieckiego. Dopiero po 1951, kiedy dokonano korekty granicznej, zamieniono pewne ziemie na właśnie ziemię Bieszcza, które przyłączono później do Polski powojennej, po II po wojnie światowej. Do dzisiaj ta miejscowość leży właśnie w, w naszych granicach, chociaż już jak widzimy na górze na mapie, na Czerwono Nowy Sącz, na czarno, właśnie miejscowość Równia, ona leży już praktycznie przy granicy z Ukrainą granicy wschodniej Polski. Drodzy, kochani słuchacze, w rozwiązanie konkursu z ubiegłego tygodnia w ubiegłym tygodniu najszybciej na pytanie konkursowe odpowiedział Oskar z klasy 5. Pytanie było o władcę, który panował w, w roku, w którym wybudowano kościół. To był Władysław IV, Waza. Gratulujemy Oskarowi. Natomiast dzisiaj wyjątkowo mamy pytanie: będzie dotyczyło Bieszczat, będzie dotyczyło zwierzęcia, które jest symbolem Bieszczat. Podaj nazwę. Tego zwierzęcia, które jest symbolem bieszczat, które właśnie w Bieszczadach w dużej ilości występuje. I tu, wyjątkowo, w tym odcinku mamy dla Was nagrodę specjalną, której tutaj napisałem na dole. Ta nagroda to obrazek, który przywiozłem z, właśnie z miejscowości Równia, tutaj o pokażę, który przedstawia cerkiew w równi również jej wnętrze z tyłu mamy oryginalną pieczątkę z parafii, do której Równia należy tą, tą, tą widokówkę będzie można wygrać pierwsza osoba, która udzieli odpowiedzi na pytanie o to zwierzątko dostanie tą widokówkę ode mnie a druga osoba, która odpowie na pytanie, zostanie nagrodzona jednym punktem z historii, bardzo się cieszę, że mogę mogę wam tę nagrodę rozdawać Dziękuję za oglądnięcie tego odcinka. W przyszłym tygodniu zaprezentujemy zabytek drewniany. Będzie to kościół drewniany, z, tym razem z Małopolski, tutaj bliżej naszego miasta. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Do kolejnego razu, dobrego tygodnia. Trzymajcie się cieplutko.